Hejka, to Alex Blackrose i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disney Księżniczki, moja bajkowa przygoda w kolejnym odcineczku. Ostatnio ukończyliśmy Rozszpunkę, całe jej dwa chaptery i dzisiaj przechodzimy do Arielki. Ostrzegam, że nie wzięłam jeszcze tych wszystkich skrzyneczek, więc... Cześć, jestem Florek. Nie widziałeś przypadkiem Arielki? Nie. Arielki? Chyba nie. Oj, będę miał kłopoty. Miałem jej pilnować, ale chciała zbadać ten statek. I tam były te ludzkie rzeczy i ona tam wpłynęła i ja chciałem popłynąć za nią, ale nie mogłem. Nie martw się, Florku. Wiem, co zrobić. Aby płynąć w górę, przetrzymaj spację, by znów się zanurzyć puść ją. Okej. Wspaniale. No tak. Użyj magicznej różdżki, aby zamienić chochliki w duszki. Okej. Jeszcze jeden. Ojojoj, spływam gdzieś tu na dół. To będzie skomplikowane teraz opanowanie tego pływania całego. Mam nadzieję, że ona tak powoli opada. Nie, no trudno. Udało ci się. Dzięki! Jej! Ciemno tam. Może poszukajmy Arielki, co? Nie chcę ci przeszkadzać, ale mogę jej poszukać, jeśli masz coś ważniejszego do roboty. Wow, byłoby super. Bo ja muszę wracać do jaskini skarbów i zrobić miejsce na nowe znaleziska. No i tyle. Arielka jest wewnątrz zatopionego statku. Spotkaj się z nią. Ciężko jest opanować to pływanie. La 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 la, nie umiem trafić w moje kochane diamenty. No halu, co to ma znaczyć? Dobra, nie będę się zbytnio oddalała. Jak jest takie utrudnienie w wchodzeniu, to się nie będę oddawała zbytnio. Witaj! Cześć! Ty musisz być Arielka. Florek mówił, że znajdę cię tutaj. Bardzo miło cię poznać. Masz ochotę poszukać ze mną ludzkich skarbów? Przydałaby mi się twoja pomoc. O, kiedy tylko znajduję nowego przydasia czy cotosia, od razu wypływa przez okno. Czy to nie dziwne? Brzmi dziwnie. Może sprawdzę, co się dzieje, a ty poszukasz kolejnych skarbów. O, brzmi świetnie. Do zobaczenia! Wyceluj kursorem w chochlika. Gdy kursor zmieni się w gwiazdkę, wciśnij przycisk myszy. Muszę się popisać moim skillem szczelania. A się popisałam. Oj, tam się kręci. Wspaniale! Udało ci się, dziękuję! Zabiorę je na powierzchnię i pokażę Blagerowi, mojemu przyjacielowi. Wybierzesz się ze mną? Jasne! Nie pływam zbyt szybko, ale spróbuję. Cóż, jeśli to ci w czymś pomoże, najłatwiejsza droga wiedzie przez jaskinię skarbów. O! Florek pokaże ci, gdzie ona jest. O, poradzę sobie. Do zobaczenia na powierzchni. Florek no. Potrzebuje pomocy. Jest w jaskini skarbów. Najpierw właśnie weźmiemy i tutaj wszystko pozbieramy. Bo jak to tak zostawić wszystko nieodkryte? Ja bym nie była sobą, jakbym to tutaj nie pokręciła się wokół. O, kolejna skrzynka. Tego diamentu,
skrzynkę, bo nie umiem je złapać. Już wiem, że nie będę lubiła wracać do Arielki. No. Dobra. Czekaj, tu się da jeszcze do góry iść? Tak. A nie wiem, czy to było warte czterech diamentów. Odkryjemy tutaj, co się dzieje, bo tutaj nam nie pokazała. Nic o tym nie powiedziała. Aha, bo tutaj jest coś innego. Tutaj znowu do szukienki. Kolejna sukienka, wow! W porównaniu do poprzednich odcinków i poprzednich naszych znalezisk, to spotykamy bardzo dużo sukienek. Przeważnie mieliśmy te kwiatki. Dobra, teraz w ogóle jedziemy już. Jedziemy. Popłyniemy sobie w stronę tej jaskini, w której byliśmy przed chwilą. No, czy mogę być? Dziękuję. Tam bodajże Florek na nas czeka, nie? Kolejny kwiat. Niestety. Mogę w ogóle poczekać z sadzeniem tych wszystkich kwiatków, aż będę miała tam to zapełniane te. No bo tak jakby trochę nie wiem, które mam, a które nie mam. No ale... jakoś to wykombinujemy. Co? Nie wiem, co prowadzi. Droga przeznaczenia prowadzi nas w innym kierunku, no ale... No jak zawsze. Mówiłam, nie będę tutaj się kręciła, bo sterowanie w krainie Arielki jest ciężkie, po czym mysza. Po czym Alex, 3 sekundy później. Dobra, ale tu wiem, że zbytniała. Kolejny kwiatek. Za szybko to powiedziałam, nie? Może po prostu tu miało być coś, co ja już kupiłam? Może dlatego jest tyle kwiatków? A jak coś już zdobyłam wcześniej, to... No niestety nie mam kryształu Arielki. Który jest tu przydatny. Więc nic tu po mnie. Teraz już się... Teraz mnie już tam posyła. Nie, ja idę tędy. Tak jak miałam na początku iść. O nie, czemu to jest takie duże? Tu jest znowu Arielki. Dobra, już te diamenty nie będę się nad nimi rozczulała, bo to nie ma sensu. Tam jest ta jaskinia. Ale no. Już zobaczymy, co jest tutaj. Szkoda. W każdej chwili szkoda. Gdzie ja jestem? To jest znowu Belli i Kopciuszka. Mam kolejny kwiatek, nie wytrzymam. Okej. To lecimy. Już do jaskini, chyba. Bo tu na dole jest Kopciuszka. I tu już byłam, no. Okej. Nic tu po nas. A tu? Okej. Okej. Oj! Mi robi krzywdę? Tu nic nie ma ciekawego. Są przeciwnicy, z którymi mogę walczyć. Walczyć, slash nie walczyć? Nie wiem. To może później będę mogła tutaj coś porobić. Dobra, otworzymy tylko jeszcze skrzynkę przed wejściem. No, jest sukieneczka. Cudnie. Ale nie zdobyłam jeszcze ani w skrzynce, ani jednej fryzury. To jest to. Hej, Florek.
jesteś? Uff, widzisz te wielkie bąble? Blokują drogę na powierzchnię. Chciałem sam się z nimi uporać, ale... może ty mi pomożesz? Bo skoro i tak tam płyniesz... Dopasuj co najmniej trzy bąbelki tego samego koloru, wyceluj poruszając się strzałkami w prawo i w lewo, wciśnij spację, by strzelić. Runda pierwsza. O tak, kocham te gry. Możesz się wydostać. Arielka pewnie rozmawia tam z Blagierem. Wie wszystko o ludziach i ich rzeczach. Blagier chce z tobą porozmawiać. Siedzi na swojej skale. Dostaniesz się tam przez jaskinię skarbów. Dobra, tylko czy ja tu mogę coś otworzyć? Jak na razie widzę Kopciuszka i Arielkę. No nie, nie wydaje mi się. Tam jest już punka, to jeszcze ją otworzę. Przed tym wszystkim. Nie, kolejny kwiatek. Tam chyba będzie tylko... No. Niepotrzebnie tu szłam, jak zawsze. Chociaż? Chociaż? Może? Ale nie, chyba nie. To by było za piękne. Ej, ty tam! Musisz być nową przyjaciółką Arielki. Miło cię poznać. Jestem Blagier. Niecodziennie spotyka się nową syrenkę. Musimy to jakoś uczcić. Zobaczmy, gdzie położyłem tę opasaną cebulastą fajkę. Była tutaj. Blagierku, może pokażemy wszystkie nasze znaleziska? Świetny pomysł. Masz głowę na karku. Lubię to. Są tu. O. Jeszcze przed chwilą tu były. Ha. Przepraszam, kochanieńka, ale te ludzkie rzeczy ciągle znikają. To chyba przez te morskie ślimaki. Noga im się lepi do wszystkiego, co błyszczy. Chyba wiem, co się stało. Rozejrzę się i zaraz wracam. Wyceluj kursorem w chochlika. Gdy kursor zmieni się w gwiazdkę, wciśnij przycisk myszy. Powiem wam, że ta Arielkowa jest taka trochę nudna. Jest dużo pływania, które nic nie daje. Niby jest dużo przestrzeni i można sobie wybrać, gdzie idzie i tak dalej. Ale to się opiera głównie na gadaniu i strzelaniu. Niesamowite! Znalazłaś wszystko! Natychmiast dodam je do swojej kolekcji. Dołączysz? Chciałabym, ale muszę poszukać kryształu. Rozumiem. O, może wracając na Atlantykę, zajrzysz do sali tronowej mojego ojca. Znajdziesz tam Sebastiana. Przekaż mu proszę, że nic mi nie jest. O, zawsze o wszystko się martwi.
Oczywiście. Do zobaczenia, Arielko. Pa, Blagierku. Miło było was poznać. Baw się dobrze i wpadaj, kiedy chcesz. Zobacz się z Sebastianem w sali tronowej króla Trytona. Dup się. Teraz musimy poczekać, aż padniemy. I cyk. Ale tam już chyba byliśmy. Kule. Kariera legła w gruzach. Przez Arielkę wszyscy w królestwie się ze mnie śmieją. To miał być najlepszy koncert w historii. Ale czy Arielka łaskawie się pojawiła? Nie! Jej ojciec, król, każe ściąć mi głowę. O ile wcześniej nie przerobi mnie na filety, widząc te sieci. Ty, mała dziewczynko, widziałaś tornado, które tędy przeszło? Chyba nie. Ale może mogę pomóc w sprzątaniu. Byłoby wspaniale! Muszę wymyślić, jak wytłumaczyć królowi, dlaczego jego ulubiona córka nie śpiewała na koncercie. Nie przejmuj się. Porozmawiaj z królem, a ja zacznę sprzątać. Użyj magicznej różdżki, aby zamienić chochliki w duszki. Ok. O, jakimś cudem strzeliłam biednego. Magicznego wiru, aby usunąć pajęczyny. Oj. Dobra. Jakoś da się wycelować. Nie ma tragedii. Oho, popatrz! Wszystko wróciło do normy! O, dziękuję, moja droga. Powiedz, widziałaś gdzieś niedaleko Arielkę? O tak, widziałam ją wcześniej. Szuka skarbów. Czy mam ją znaleźć? Jak najbardziej! Jak ją zobaczysz, powiedz jej, że natychmiast ma tu wracać. Niech lepiej nie próbuje wypływać na powierzchnię. Ci ludzie to same kłopoty. Załatwione, znajdę ją. Miło było cię poznać, Sebastianie. Spotkaj się z Florkiem. Jest w jaskini w pobliżu sali tronowej i teatru. Już myślałam, że się w ogóle będzie kończył ten rozdział, ale on pędzi dalej. No nic. Chciałam sobie herbatki zrobić ciepłej. O, hej, Florek. Florku, wszystko w porządku? Gdzie Arielka? Znów wypłynęła na powierzchnię. Chcę zobaczyć ten duży statek, ale już długo nie wraca. I czuję, że nadchodzi sztorm. Na pewno niedługo wróci. Może w tym czasie zbierzemy skarby? Nie wiem. Mnóstwo tam jeżowców i węgorzy. A my się... niespecjalnie lubimy. No jasne. Może zabierz te znaleziska do jaskini skarbów? Nie ma sprawy. Zostań tutaj, a ja wrócę za minutkę. Zbierz wszystkie skarby i daj je Florkowi. Uważaj na jeżowce i węgorze. Okej, skupiam się teraz niesamowicie. Nie wiem, co się stanie, jakbym, wiecie, razem z tym skarbem dotknęła. Pewnie bym go opuściła czy coś. Ale nie wiem, jakoś tak mam. Zabrał mi to, menda mała. Dobra, już wiemy, co się stanie. Mamy to. Trochę się poskupiałam, no ale... Jesteś świetna!
A mogłabyś pomóc mi też z tymi ogromnymi małżami? Sebastian prosił, żebym je otworzył. A on zbierze perły dla króla Trytona. Ale te małże mnie ignorują. Udało się, Florku! Znajdź ostrygi i otwórz je za pomocą magicznego wiru. Tu też? Chyba nie, nie? Nie, tu nie. Okej. Lecimy na dół. O, jest jedna. Bo nie muszę tego zbić. Nie, muszę to tylko otworzyć. Dobra. Gdzie jeszcze? Na dół mam iść. Pokazuję, że na dół. Okej. Tutaj jakaś będzie? Czy nie? Moglibyście mi szybko... Aha, widzę. Widzę tą strzałkę. Umknęła mi. Ach, nie tu. Jeszcze trochę muszę. Utknęłam w ścianie. Nie podoba mi się to pływanie. Nie podoba mi się w ogóle. I koniec. Niesamowite! Dzięki! Zaniosę wszystko, co zebraliśmy do jaskini skarbów. Jeśli spotkasz Arielkę, powiesz jej, by tam przypłynęła? Jasne! Sprawdzę, czy nadal jest na powierzchni. Spotkaj się z Arielką. Jest przy plaży. Aby wydostać się na powierzchnię, popłyń przez jaskinię skarbów. Okej, okay, już nas od razu. Gdzie Arielka? Ojeju. Arielko, Arielko. Arielko, Arielko. Cześć, Arielko. O, cześć! Ta plaża jest prześliczna. Zwykle uwielbiam tu przypływać, ale dziś jest jakaś inna. Myślisz, że ktoś nas obserwuje? Tatuś nie może dowiedzieć się, że wypłynęłam na powierzchnię. Niech sprawdzę. Zaraz wracam. Użyj magicznej różdżki, aby zamienić chochliki w duszki. O, zdążę? Zdążyłam. Dobra, jeszcze dwa. I jeszcze. Udało ci się. Czy to koniec tego rozdziału? O, wróciłaś? Widziałaś Eryka? O, mieszka w zamku. Trochę niewyraźny ten zamek. Jejku, nie wiedziałam, że spotkałaś już kiedyś człowieka. Właściwie to jeszcze się nie poznaliśmy, ale uratowałam go w czasie sztormu. Płynął do domu i fala wyrzuciła go za burtę. Oh, muszę znów go zobaczyć. Na pewno, ale nie teraz. Musisz wracać do pałacu. Sebastian mówi, że jesteś spóźniona. Koncert! O nie, muszę uciekać. Dziękuję ci za pomoc. Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy. Do zobaczenia. Gratulacje. Udało ci się ukończyć rozdział. Możesz teraz wrócić przez portal do bajkowego królestwa. Wszystko wywracam. Ja bardzo chętnie wrócę. Witaj ponownie. Możesz przystosować swój pokój, iść do magicznego ogrodu, kupić przedmioty lub wybrać inną przygodę. Nie, dziękuję. Jak na razie, to na dzisiaj będziemy mieli wszystko. Został nam jeszcze jeden chapter Arielki i jak dobrze patrzę, dwa chaptery Kupciuszka. No ale resztą zajmiemy się następnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało.
No i że usłyszymy się następnym razem. Pa, pa!